Żegnamy dzisiaj trzy kierunki: opiekuna medycznego, protetyka słuchu i technika farmaceutycznego. A to nietypowe zakończenie roku wynika z tego, że kierunki są 2,5-letnie albo 1,5-roczne, natomiast protetyk słuchu rozpoczął kształcenie w semestrze zimowym, czyli od lutego, dlatego też kończy dzisiaj. Oto jest ponad 30 osób, więc będzie nam ich bardzo brakowało. Idą w świat, zamierzają pozyskać pracę zawodową w zawodzie. No i bardzo się cieszymy, bo egzaminy zawodowe, z tego co mówią, są zadowoleni, więc poszło im bardzo dobrze. Wczoraj na Radzie Klasyfikacyjnej usłyszałam od nauczycieli, od opiekunów kierunku, że to była młodzież, która rzetelnie i tak odpowiedzialnie uczyła się i byli bardzo sympatyczni, budowali taką cudną atmosferę na korytarzu i na zajęciach, więc tym bardziej jest nam smutno, że odchodzą. Natomiast mam nadzieję, że może część z nich przyjdzie i we wrześniu rozpoczną naukę na innym kierunku. Protetyk słuchu na przykład na techniku sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, mamy terapię zajęciową, mamy opiekunkę dziecięcą, technik farmaceutyczny, to już jest ogromna dowolność, bo jest to rzeczywiście niezależny zawód. Więc począwszy od kosmetyczki przez masaż po chociażby technika elektroradiologa, gdyż też przymierzamy się, żeby go reaktywować od września. Generalnie większość pań uczy się w naszej szkole. Rzeczywiście te nasze kierunki przyciągają kobiety. Mężczyzn jest zdecydowanie mniej. Wynika pewnie to ze specyfiki pracy, chociaż na kierunku opiekun medyczny mężczyźni są mile widziani, na techniku farmaceutycznym nie jest to zawód sfeminizowany. Natomiast nie ma już takich kierunków, które rzeczywiście zrzeszały większość mężczyzn, czyli ratownik medyczny czy technik fizjoterapii, bo te kierunki są już kształcone w systemie wyższym. Niemniej jednak ci pojedynczy panowie, którzy się pojawiają, z tego co widzę na korytarzach, czują się u nas świetnie i cieszą się, że też mogą się u nas uczyć. Dziękuję bardzo.